Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z cyklu Hej Maluszku, Nadstaw Uszko, na których spotykamy się online. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem kolejnych instrumentów i takich, powiedzmy, przyrządów do zabaw muzycznych. Zaczniemy od czegoś, co się nazywa puszki szmerowe. Do stworzenia takich, nazwijmy to instrumentów, bo to będą takie grzechotki, potrzebujemy kilka takich tubek, rurek. Tutaj mam takie rurki. Są to rurki, które zrobiłam z tubki po takich chipsach w tubach. Pocięłam każdą taką tubkę na trzy fragmenty i mam sześć takich tubek. Będziemy potrzebować jeszcze balony w dwóch różnych kolorach. Ja mam niebieskie i różowe. Przyda nam się też taśma klejąca, nożyczki i może taśma jakaś taka do delikatnego ozdobienia tych naszych pudełeczek. Oprócz tego będziemy potrzebować różne rzeczy do wsypania do środka. Będziemy tworzyć grzechotki w parach. Oznacza to, że do dwóch grzechotek wsypiemy na przykład kaszę, do dwóch grzechotek wsypiemy groch, i do dwóch wsypiemy coś jeszcze innego. Więc zacznijmy sobie. Odłożę sobie na razie te cztery tubki i zajmę się tutaj dwiema pierwszymi. Każda para musi mieć tubkę z balonami niebieskimi i tubkę z balonami różowymi. O co chodzi? Ucinamy taki balonik, może najpierw go troszkę nadmucham, żeby łatwiej było mi go naciągnąć. Później go utniemy i przyczepimy na puszeczkę. Zaraz Wam to pokażę. O nadmuchanie balonów możecie poprosić rodziców albo starsze rodzeństwo, ale możecie też zrobić to sami. To jest bardzo dobre ćwiczenie oddechu. Dobrze, balonik jest już trochę, możecie zobaczyć, jest troszkę rozciągnięty w stosunku do tego pierwszego, nierozciągniętego balonu. Ucinamy tutaj ten koniuszek, rozciągamy balonik i nakładamy na puszeczkę z jednej strony. W ten sposób, jeśli chcecie sobie stworzyć bębenek, możecie stworzyć bębenek. Wezmę tutaj coś i uderzę, pokażę Wam, jak brzmi. To tak instrument w instrumencie. W zależności od tego, jak mocno naciągniecie balonik na puszeczkę, taki będzie dźwięk. Ale zajmijmy się puszkami. Utnę kawałek taśmy i zamocuję tutaj balonik, żeby nie zjechał. Słyszycie, nawet przy naklejaniu taśmy mamy jakiś dźwięk. Wszędzie w domu, przy robieniu różnych rzeczy możemy znaleźć dźwięki. Odwracamy naszą puszeczkę i zaczniemy od wsypania kaszy. Gdzie tu się otwiera? Wsypiemy trochę tej naszej kaszy. Wsypuję tak mniej więcej do 1/3 wysokości kubeczka. To znaczy, że jeśli ten kubeczek, ten pojemniczek podzielicie sobie tak na takie trzy równe części, to tylko w jednej części będzie kasza. Więc nasypałam. Teraz potrzebuję drugi różowy balonik. Trochę się rozciągnął. Ucinam koniuszek. Naciągam balonik. Zakładam na puszeczkę. I przykleję teraz taśmę. I w ten sposób otrzymujemy taką grzechoteczkę z kaszą w środku. Teraz zrobimy drugą z niebieskimi balonikami. Muzyka.
żeby troszkę te nasze puszeczki były ładniejsze, możemy okleić na przykład taką ładną, ozdobną taśmą. Ja wezmę sobie taką taśmę w kropeczki. Tylko pamiętamy, żeby wszystkie puszeczki były wtedy ozdobione tą samą taśmą. I tutaj naokoło przyklejam. Przykleiłam najpierw taśmą klejącą taką zwykłą, dlatego że ona jest troszkę mocniejsza od tej taśmy ozdobnej i lepiej nam przytrzyma nasz balonik. Dwie puszeczki. I robimy kolejną parę. Jak widzicie, puszeczki skończone. Niestety tutaj pękł mi balonik. Nie będę już go teraz naprawiać, ale wytłumaczę Wam, o co chodzi w tej zabawie. Mamy teraz pary. Najlepiej, żeby tych par było jak najwięcej, z różnymi rzeczami w środku. Rozstawiamy nasze puszeczki, tak żebyśmy nie wiedzieli, gdzie jest który dźwięk. I szukamy pary. To jest para i to jest para. Jeśli będziecie mieć bardzo dużo puszeczek, bardzo dużo materiałów, dobrze jest na spodzie zaznaczyć sobie na przykład jeden i na drugiej puszeczce jeden, dwa i dwa. W razie gdybyście mieli problem z rozróżnieniem. To jest naprawdę bardzo fajna zabawa, którą możecie bawić się sami albo z rodzicami lub rodzeństwem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku.